Cześć, witam Was serdecznie w nowym poradniku, który nazywa się W pigułce. Będzie to poradnik dotyczący całego drzewka niszczycieli radzieckich. Poradnik dosyć kompleksowy, natomiast postaram się, żeby nie był za długi. Jest to poradnik kierowany do osób, które nie zaczęły przygody z daną linią i chciałyby się po prostu dowiedzieć czegoś o danych maszynach, czego można się spodziewać, jak wygląda kwestia załogi, czy nie ma jakichś pułapek, że nagle załogant jest za mało, za dużo, co można się spodziewać po danych TD-kach i oczywiście po całej linii, jak wygląda grind. Mam nadzieję, że będzie to rzecz przydatna, ponieważ często takie pytania się pojawiają, jaką wybrać linię, czy ta linia jest dobra, czy jest ciekawa. Także oprócz czołgów premium chciałbym zająć się całą linią w tym odcinku niszczycieli radzieckich. Na początek zajrzyjmy sobie na drzewko, które oczywiście jest dostępne dla każdego, ale żeby już mieć pełny ogląd sytuacji. Zaczynamy oczywiście jak każdą linię radziecką od czołgu MS-1, to jest oczywiste, a następnie możemy po prostu zacząć od drugiego tieru, od AT-1, bądź od trzeciego poprzez czołg T-70. Następnie od Su-76 przechodzimy do Su-85B, później Su-85, do którego również można przejść z meda T-34, także macie wybór, albo przejść linię od początku, albo zacząć sobie od tieru 5. Następnie tier 6 Su-100 i z Su-100 mamy wyjścia na dwie linie. Jedna to jest Su-152, która prowadzi do obiekta 268 przez ISU-152 oraz obiekta 704, a druga linia to Su-100M1, Su-101, Su-122-54 oraz obiekt 263. Także to mamy za sobą, a teraz zerknijmy sobie na planszę, która nam po prostu wskaże wszystkie statystyki tej linii. Myślę, że to jest dosyć ważna rzecz, czyli mamy zgrupowane tutaj wszystkie czołgi w tej linii, mamy cenę, jak wygląda zakup poszczególnych czołgów, oczywiście ilość HP-ków, zasięgi widzenia, radia, moc silnika, waga w tonach, konie mechaniczne na tonę, prędkość maksymalna do przodu, prędkość maksymalna do tyłu oraz obrót całego pojazdu. Także macie tutaj zgrupowane wszystkie parametry techniczne, które myślę mogą się przydać, jeśli na przykład część z Was interesują pojazdy mobilne, czy na przykład z dużym zasięgiem widzenia, każdy preferuje inny styl, może sobie od razu z góry zerknąć, co go czeka w tej linii, jeśli chodzi o dane oczywiście techniczne. Zerknijmy sobie teraz na pierwszą z tych danych, czyli zasięg widzenia. Tutaj widzimy, że przoduje Su-122-54 razem z obiektem 263. To są czołgi, jak widzicie, które mają najlepszy zasięg widzenia w tej linii. Su-101 również wyśmienity zasięg widzenia, to jest tier 8, a ma praktycznie taki sam zasięg jak dychy. Później mamy obiekta 268, no i po kolei widzimy, schodzą te czołgi, aż dochodzą do tieru drugiego. Teraz zacznijmy sobie, jak wygląda stosunek mocy do masy, czyli konie mechaniczne na tonę. No i tutaj najlepszym czołgiem w całej tej linii to jest Su-101, maszyna niezwykle mobilna. Widzimy w drugie miejsce to jest Su-100M1, obiekt 263, czyli 3 TD-ki z tej drugiej linii TD-ków radzieckich. I coś już nam to mówi, jak wygląda kwestia mobilności poszczególnych linii. Oczywiście tym będziemy się zajmować jeszcze później, ale zerknijmy. Później mamy Su-85, doskonały również jak na ten tier stosunek mocy do masy. Su-122-54 praktycznie nie ustępuje Su-85B, Su-76, no i później odpowiednio niżej, najmniej mobilny, najmniej mocy w stosunku do masy ma Su-152. Kolejna plansza to jest prędkość maksymalna. To również nam pokazuje, jakie czołgi w tej linii są najbardziej mobilne, najszybsze. I widzimy obiekt 263 razem z Su-80P5 wyciągają 55 km na godzinę. Tuż za nimi Su-101 54, Su-100M1 50, Su-100 50. No i później również po 48 Su-122-54, 76N oraz obiekt 268. Także tak wygląda kwestia mobilności
w tej całej linii. No i jeszcze rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o te deki, obrót w stopniach na sekundę. I tutaj widzimy, najlepszy jest SU76M, także niezwykle szybka baletnica, jeśli chodzi o obrót. Ale widzimy SU-122-54, TEDek tieru 9, super, naprawdę super mobilny, jeśli chodzi o obrót, nie da się go objechać. SU-85B również to samo. No i widzimy SU-101, SU-100, bardzo dobre parametry, SU-85B, a najgorszy w tej linii jest ISU-152 oraz obiekt 704 razem z SU-152. Także te trzy TEDeki zdecydowanie odstają i na to trzeba będzie liczyć. Kolejna tabela, którą chciałem Wam pokazać. Macie tutaj zestawienia wszystkiego, jeśli chodzi na początek o pancerz, także możecie sobie przejrzeć, jak to się kształtuje na poszczególnych tierach, gdzie na ten pancerz można nieco liczyć, gdzie raczej nie. Widzimy, że tutaj siódemka SU-100M1 ma 90 pancerza z przodu. Jest to najlepszy wynik, jeśli chodzi o siódme tiery. Później SU-101 aż 120 pancerza z przodu i mamy praktycznie tyle samo co obiekt 704 oraz więcej niż SU-122-54. Także tutaj też nam pokazuje, jak danymi TEDekami możemy grać. No, oczywiście to jest kwestia samych parametrów bez kątów, także tutaj jeszcze będzie się różniło. No i widzimy obiekt 263, 250 pancerza z przodu. Wyśmienity naprawdę pancerz, bardzo twardy. Obiekt 268 również niczego sobie, 187 pancerza. Obiekt 704 na papierze 120, ale oczywiście potrafi bardzo dużo dingnąć. Kamuflaż, również ważna cecha poszczególnych TEDeków. Możecie sobie zerknąć, jak w poszczególne maszyny zachowują się w bezruchu, w ruchu oraz po wystrzale, jakie TEDeki z tej linii mają kamuflaż dobry, a na jakie na przykład TEDeki liczyć za bardzo nie możemy. I na przykład widzimy, że ISU-152 po wystrzale ma bardzo niski współczynnik kamuflażu, tak samo jak obiekt 263 o dziwo. Po wystrzale praktycznie najniższe współczynniki oraz SU-152. Jednak te duże kalibry powodują, że te czołgi są mocno i szybko wykrywane. No zresztą zerknijcie sobie sami, macie to przed oczami, jak to się kształtuje. Jeszcze wrócimy do tego kamuflażu za chwilkę. Ilość amunicji, dosyć ważna cecha, też pokazująca nam, które czołgi nagle na przykład okazuje się, że ISU-152 ma tylko 20 pocisków. Też trzeba brać to pod uwagę, że co prawda on długo ładuje, także też nie będziemy aż tak bardzo z tego powodu cierpieli. Ale przy innych liniach może się okazać, że gdzieś tutaj mogą czekać nas jakieś pułapki. Szybkostrzelność, czyli pociski na minutę, też możecie sobie zerknąć. Tutaj jest podział na SU-152 z armatą 122 mm oraz 152 mm. Dałem oba te działa, ponieważ oba są wyśmienite i gra nimi jest różna i warto, myślę, brać oba pod uwagę. Jedno mamy praktycznie 8 strzałów na minutę ponad te 122 mm, a z trolem SU mamy jedynie 3 strzały z hakiem, różnica kolosalna. Również czas przeładowania poszczególnych maszyn, za chwilę też do tego sobie wrócimy. Czasy celowania, również bardzo ważna wartość, która pokaże nam, jak dane linie mogą nas tutaj zaskoczyć przyjemnie bądź nieprzyjemnie. Celność poszczególnych dział, też sobie oczywiście możecie zapauzować, zerknąć, nie szukać po wszystkich stronach i otwierać 10 zakładek, czy tam 13, czy 12. Depresja działa, bardzo ważny parametr. Tutaj również widać od razu, które TEDeki mogą sprawić nam problemy. Jeśli na przykład nie lubimy dział TEDeków ze słabym opuszczeniem działa, to również widzicie, jakie tutaj czają się pułapki. Oraz elewacja działa, parametr niby nieistotny, ale na przykład widzimy, że SU-85 ma tylko 7 stopni elewacji działa i to jest naprawdę spory kłopot. Wróćmy do kamuflażu. Wykres, który Wam teraz pokazuję, pokazuje kamuflaż w bezruchu, w ruchu, czyli podczas jazdy, oraz jak to wygląda po wystrzale. I możecie sobie zerknąć, jak dane czołgi prezentują się pod tym kątem. Jest to posegregowane po kamuflażu w bezruchu, dlatego SU-85B tutaj wyraźnie przoduje nad resztą pojazdów.
Również w ruchu ma doskonały kamuflaż i po wystrzale również wyśmienity. Także jest to naprawdę bardzo dobry TDK, jeśli chodzi o kamuflaż. Su-76M również doskonały, Su-85 to samo. Su-100 również, widzimy, nie odstaje od nich praktycznie. TDK tieru 9, Su-122-54, doskonały kamuflaż. No i widzimy, że obiekt nieco dalej za tymi TDK-ami, mimo że kamuflaż jest legendarny, to jednak jest sporo TDK-ów w tej linii, który ten kamuflaż mają lepszy. No i widzimy ostatni obiekt 263 oraz ISU-152. No i tutaj po wystrzale te czołgi naprawdę będą się świecić mocno, to trzeba brać pod uwagę. Szybkostrzelność. Zerknijcie sobie, jak to wygląda przy poszczególnych maszynach. AT1, najniższy tier, dlatego szybkostrzelność spora, Su-76M, no i po kolei tierowo, ale na przykład widzimy, że tier 7 ma aż 10 strzałów na minutę i to jest naprawdę wyśmienity wynik. Wyprzedza w tym na przykład swojego kolegę z tieru 5 oraz tieru 8. I jeszcze warto zwrócić uwagę na Su-152 z armatą 122 mm, ponad 8 strzałów na minutę przy bardzo dużych uszkodzeniach. Przeładowanie. Co nas czeka w tej linii? Widzimy tierowo, oczywiście im wyższy tier, tym troszkę szybciej ładuje, aż dochodzimy do ISU, który ładuje najdłużej, ale siódmy tier z trolem wyprzedza całą stawkę i ładuje ponad 17 sekund. Oczywiście mowa bez dosyłaczy, bez żadnych racji bojowych, także macie to wszystko zgrupowane. Czas celowania. Bardzo ważny parametr, który powoduje o tym, czy gra jest komfortowa, jak długo musimy się wystawić. I tutaj widzimy, że wyśmienitą maszyną pod tym kątem jest Su-100 M1. Sekunda, 1,7 sekundy, naprawdę rewelacyjny czas. Także jeśli Wam ktoś nie poleca tej linii, to dobrze się zastanówcie, bo Su-100 M1 i Su-101 mają naprawdę wyśmienite armaty, które skupiają błyskawicznie i tutaj wyprzedzają konkurencję niesamowicie. No widzimy, najdłuższe czasy skupiania mają działa z dużych kalibrów ISU, obiekt Su-152 z armatą 152 mm, także tutaj oczywiście zaskoczenia nie ma, ale widzimy, że na przykład Su-100 M1 celuje dwa razy szybciej niż Su-152 z armatą 152 mm, także alternatywa naprawdę bardzo dobra. Celność, również parametr, który wpływa na komfort gry. Obiekt 263, tier 10, najlepsza celność z całej linii, 0,32. Su-100 M1 również doskonała, ale widzimy obiekt 268, również bardzo, bardzo dobra celność. Lepsza niż armaty niskotierowe, także tutaj również doskonały parametr. No i widzimy, tutaj nieszczególnie wyróżnia się na przykład tier 2, AT1 ma 0,43, bardzo słabą celność, Su-100 również 0,43, słabo, a Su-152 na trolu 0,5, także najgorsza celność w całej tej linii. Depresja działa, coś co bardzo jest ważne przy każdym czołgu. AT1 najlepszy z tej linii, minus 8, to jest przyzwoicie, a nawet dobrze. Parametry minus 6, minus 5 to są przyzwoite, gdzie nie utrudniają gry, ale poniżej tej wartości już zaczynają się schody. No i widzimy, Su-122-54, Su-100 M1, obiekt 263 oraz Su-101, czyli cała ta linia. No tutaj jest naprawdę słabo, minus 4 stopnie, plus Su-101 ma minus 2 stopnie i naprawdę trzeba się nauczyć grać tym czołgiem, żeby osiągać na nim dobre wyniki. Także jeśli ktoś z Was nie umie grać czołgami z małą depresją działa, no to macie tutaj sygnał, jak to będzie w tej linii całej wyglądało. Teraz coś, co jest bardzo ważne i interesujące, czyli pociski. Możecie sobie w tej tabeli zerknąć, jak poszczególne czołgi, jakie mają rodzaje pocisków. Widzimy na przykład APEKi, APCR-y, nie każdy czołg ma APCR-y, jak goldowe, są to również hity, uszkodzenia na strzał, widzimy jak to się zmienia poszczególnie przy poszczególnych tierach, uszkodzenia na minutę, bardzo ważny parametr, który pokazuje nam, jak dane działo jest w stanie szybko niszczyć wrogów i zerknijcie na przykład na tier 7, Su-152 z armatą 122 i 152. Troll zadaje na minutę 2300, a działo kalibru 122 mm ponad 3000, także jest to działo, które naprawdę warto wziąć pod uwagę, ponieważ jest to działo bardzo, bardzo mordercze, a nie każdy, a nawet mało osób na nim gra.
Prędkość pocisku, również dosyć ważny parametr, na który nie zwracamy uwagi, ale pokazuje nam, jak szybko nasz pocisk dotrze do wroga. Im więcej, tym teoretycznie lepiej. I widzimy, że na tym tle wyróżnia się Su-101, czyli działo skupia bardzo szybko przeładowuje oraz pocisk dolatuje do celu bardzo szybko. I jest to naprawdę wyśmienity TEDek, o ile poradzimy sobie z jego depresją. No i widzimy również obieg 263, naprawdę bardzo duży, bardzo duża prędkość wylotowa pocisku w metrach oczywiście na sekundę. No a im tutaj najgorszy oczywiście jest troll na Su-152, jedynie 600 metrów na sekundę. Także jeśli nie lubicie dział na przykład wolnych, które wolno wystrzeliwują pociski z wolną, znaczy z małą prędkością, no to alternatywą jest oczywiście działo 122 mm, które jest sporo szybsze. Penetracja. Oczywiście parametr bardzo ważny. Widzimy w całej tej linii penetrację. Największą ma obieg 268, ponad 300. 303 penetracji. Parametr absolutnie doskonały, ale widzimy i obieg 263, penetracja wyśmienita. Obieg 704 również, ISU również. To są cztery czołgi, naprawdę z olbrzymią penetracją, gdzie używanie złota nie jest potrzebne i tak naprawdę każdy dziesiąty tier jesteśmy w stanie bez problemu przebić, o ile nie strzelamy na pałę. Su-122-54 odstaje nieco od tej całej grupy, mimo że to jest tier 9, ale również gra jest bardzo przyjemna. No wiadomo, im niższe tiery, tym penetracja niższa, to jest absolutnie logiczne. Kolejny ciekawy parametr, uszkodzenia na minutę. W całym drzewku od tieru 2 do 10 najwięcej uszkodzeń na minutę możemy zrobić na Su-152 z armatą 122 mm, dlatego zwracałem na nie uwagę. Armata wyśmienita, naprawdę kosi niesamowicie szybko. Jeśli będziecie grali tą linią, spróbujcie ją sobie odkryć. Sprawdźcie, jak wam się gra na trolu, jak wam się gra na tej armacie. Myślę, że warto spróbować. Obieg 263, mimo że poszczególne uszkodzenia na strzał nie są duże, to widzimy, że armata potrafi naprawdę dewastować przeciwników, jeśli chodzi o łączną sumę uszkodzeń na minutę. Su-122-54 również doskonale. Su-101, jak widzicie, wyprzedza nawet tier 10, tier 9, wyprzedza ISU. Także jest to naprawdę wyśmienita maszyna. No i tam im niżej oczywiście, tym te parametry się zmniejszają. Kolejna rzecz, również dosyć ważna, czyli przegląd załogi, jak to będzie wyglądało na poszczególnych maszynach. Także widzimy, że na tierze drugim mamy załogantów trzech, a już na tierze trzecim dochodzi nam załogant czwarty, a na przykład na tierze siódmym oraz ósmym na tych dwóch maszynach jest załogantów pięciu, a odpowiednio na Su-101 oraz Su-101 mamy załogantów czterech. Także jeśli na przykład idziecie linią tą od Su-101, no to widzimy, że po przejściu Su-101 ósmego tieru nagle na dziewiątym brakuje nam jednego załoganta, jednego ładowniczego. Warto na to zwrócić uwagę, ewentualnie może przygotować sobie takiego jednego ładowniczego na jakimś innym czołgu premium, żeby później nie mieć niespodzianki i tego załoganta na przykład mieć bez bii, a resztę załogę mieć na przykład czteroperkową po całym grindzie. Także myślę, informacja dosyć istotna. Na koniec, jeśli chodzi o takie suche rzeczy odnośnie załogi, moja propozycja rozdzielania perków jest to rzecz bardzo indywidualna, także to jest jedynie propozycja, aczkolwiek w całej tej linii proponuję dowódcy zrobić szósty zmysł, to jest podstawa, najważniejszy perk w ogóle w World of Tanks. Na pozostałych załogantach, których będziemy mieli, kamuflaż. Jest to jednak linia, gdzie kamuflaż mają bardzo dobry praktycznie wszystkie maszyny i warto w to inwestować. Teraz tak, drugi perk lub trzeci, bo to zależy od tego, jak to sobie wymyślicie. Możecie dać na przykład braterstwo broni, oczywiście dla każdego załoganta, bo działa ono dopiero, jeśli każdy załogant ma ten perk. Lub na przykład ten załogant, czyli dowódca, który nie miał kamuflażu, rozwinąć mu kamuflaż, żeby cała załoga miała 100%. Kierowcy polecam dać hamowanie sprzęgłem. Obrót w TEDekach to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Chroni nas przed objechaniem. Warto wtedy zainwestować. A w pozostałych trzech, czy tam dwóch, zależy od linii, na przykład dać naprawę. Także perk drugi lub trzeci, myślę, jest do wymiany, do zamiany. Na perk czwarty warto dać naprawę u załogantów, którzy tej naprawy nie mają.
ucelowniczego warto dać na przykład wyznaczony cel, aczkolwiek mówię, perk 4, 5 to jest kwestia już gustu, jak to sobie wybierzecie. Wyznaczony cel jest dosyć ciekawym perkiem, który sprawia, że czołg jest widoczny po prostu po wyspotowaniu 2 sekundy dłużej dla nas, także możemy jeszcze na przykład oddać strzał, gdzie normalnie już ten czołg by zniknął. Bezpieczne magazynowanie oraz desperat, jeśli mamy dwóch ładowniczych, lub oczywiście intuicje, tam perków jest mało, także ciężko tutaj cokolwiek ciekawszego wymyślić. Perk 5, jeśli już dojdziecie, to myślę, że doświadczenie na tyle zbierzecie duże, że nie będziecie potrzebować poradników, ale dowódca proponuje zwiad, oczywiście zwiększy nam zasięg widzenia. Jazda terenowa u kierowcy zawsze to jest przydatne na każdym czołgu. Strzał biodra z biodra, mimo że te deki bezwieżowe, teoretycznie ten perk nie jest istotny, to musicie mi zaufać, że strzał z biodra polepsza rozrzut celownika podczas obrotu czy nawet ruchu armatą. Po prostu celownik będzie mniejszy, będzie się szybciej zawężał. Także dosyć ciekawy perk, no i intuicja oczywiście, jeśli mamy taką potrzebę. A teraz na koniec chciałem przejść przez wszystkie czołgi w tej linii i powiedzieć kilka słów o mocnych stronach, o słabych stronach, czego można się spodziewać, na co zwrócić uwagę. Zaczynamy od AT1, tier 2, parametry techniczne widzicie po lewej, także myślę, że nie będę tego omawiał, bo to już wcześniej było widoczne. Natomiast jeśli chcecie, możecie sobie zapauzować i na spokojnie przejrzeć. No i teraz zalety tego TDK. Oczywiście kamuflaż, obrót całkiem przyzwoity, alpha damage jak na te tier jest naprawdę dobry, depresja działa również w porządku oraz elewacja aż plus 45 stopni. To jest bardzo dużo, nie zawsze się przydaje, ale w sytuacjach, kiedy trafiamy coś pod górę, to jest bardzo ciekawy i ważny parametr. Wady. Jeśli chodzi o wady, to na pewno jest to pancerz. 16 z przodu sprawia, że jesteśmy przebijani praktycznie przez wszystko. Zasięg widzenia jest tragiczny, jeśli chodzi o TDK tego. To jest jeden z najgorszych zasięgów widzenia w całej grze. Także to jest ogromna wada. Warto brać to pod uwagę i jakoś to polepszać lornetką lub nawet optyką. Myślę, że lornetka TDK-u jest oczywiście bardziej przydatna. Oraz celność. Działo, jeśli chodzi o te parametry, jest dosyć niecelne. Ok, tier 3 SU-76M. Parametry oczywiście macie podane po lewej stronie, tylko mówię zalety oraz wady. Kamuflaż wyśmienity, obrót doskonały, naprawdę tego TDK-a nie da się objechać. Penetracja wyśmienita na te tiery. To jest, przypominam, tier 3, mam penetrację 112 na pocisku zwykłym oraz 189 na pocisku podkalibrowym. To są parametry rewelacyjne. Nawet jeśli spotkamy KW-1, po przełączeniu na APCR przebijamy go bez problemu. To jest wyśmienita maszyna. Powiem więcej, to jest niezły fantank, jeśli ktoś chce sobie jakiś trzeciotierowy czołg znaleźć. Mobilność rewelacyjna, obrót doskonały, przyspieszenie, prędkość, to jest naprawdę bardzo mocna cecha. Celność działa bardzo dobra oraz zasięg widzenia, naprawdę sporo zalet. Jeśli chodzi o wady, no to oczywiście pancerz, ale to jest TDK tak naprawdę miękki, także trzeba to mieć na uwadze, to nie jest TDK pierwszej linii, oraz wychyły działa na boki. Także jeśli mamy siatkę kamuflażową, to często niestety będzie nam gasła i trzeba będzie ponownie się poprawnie ustawić. Lecimy dalej. Tier 4 SU-85B. Zalety. Kamuflaż wyśmienity, praktycznie najlepszy, jeden z lepszych w całej grze. Obrót doskonały. Penetracja wyborna. Alpha damage również bardzo, bardzo duży jak na te tiery oraz mobilność. Wady. Pancerz to samo co poprzednik, czyli wychyły działa na boki oraz tragiczna elewacja. Jeśli coś będzie stało powyżej nas, to możemy nie mieć możliwości w ogóle w to strzelić. Tier 5, SU-85, kamuflaż, doskonały, jak w całej zresztą większości tej linii, penetracja na pocisku również bardzo dobra, mobilność wyśmienita oraz obrót. To jest TDK tak naprawdę, jeden z najbardziej klasycznych TDK-ów, jakim przyjdzie nam grać. Także myśl techniczna radziecka w tej kwestii według mnie genialna. Wady, pancerz oraz zasięg widzenia. To są dwie wady, które
możemy zniwelować, czyli nie wystawiać się na strzały oraz zamontować na przykład lornetkę. Zalet trzeba korzystać, wady oczywiście trzeba niwelować. Susto, legendarny Susto, tier 6, jeśli chodzi o zalety, doskonały kamuflaż, obrót, penetracja, oczywiście jak na te tiery, ponieważ mamy penetrację tą samą, którą ma na przykład Is, który jest na tierze 7, także penetracja, duża zaleta. Mobilność, pojazd naprawdę wyśmienity i alpha damage. Na tym tierze po przysiadce z 5 mamy aż 390 średnich uszkodzeń, co jak na tiery 6 jest wartością naprawdę olbrzymią i budzi postrach i grozę. A jeśli chodzi o wady, celność, działo bardzo niecelne, prędkość pocisku, czyli przy strzałach z wyprzedzeniem trzeba się nauczyć grać tymi wolno lecącymi pociskami oraz Amora, który jest ulokowany z przodu i dosyć łatwo może padać. Tier 7 Su-100M1, który ma bardzo dużo zalet i wyłącznie jedną wadę, jeśli chodzi o moje odczucia. To jest mobilność, wyśmienita, pancerz, bardzo dobry pancerz, może niewyborny, ale jest w stanie naprawdę dingnąć i to niemało, jeśli chodzi o swoje tiery oczywiście. Czas celowania wyśmienity, 1.7 to jest absolutnie genialna wartość, bardzo szybkie przeładowanie, celność również doskonała oraz kamuflaż, naprawdę. Jeśli pogodzicie się z jedyną wadą tego TDK-a, czyli depresją działa, to może on wam się odwdzięczyć naprawdę świetnymi bitwami, polecam. Tier 7, który tutaj jeszcze mamy, to jest Su-152 z armatą 122 mm. Jeśli chodzi o zalety, Alpha Damage 390 na tej armacie, DPM, czyli uszkodzenia na minutę, jak widzieliście na wykresach, są to najlepsze uszkodzenia w całym tym drzewku, także dlatego warto brać pod uwagę to właśnie działo. Przeładowanie, jak na to działo, to jest po prostu rewelacyjne i naprawdę wrogowie mogą się zdziwić, ponieważ to działo zadaje więcej uszkodzeń niż troll. Dwa strzały i szybciej przeładujemy niż jeden z trolla. Duże jarzmo. To jest, pancerz jest ogólnie bez rewelacji, ale ponieważ mamy bardzo duże jarzmo, to tym jarzmem jesteśmy odbić pocisk każdego kalibru. Wady. Obrót bardzo słaby oraz zasięg widzenia. To są dwie, według mnie, wady najistotniejsze tego pojazdu. Przyjrzyjmy się jeszcze temu samemu czołgowi, ale z armatą 152 mm. I tutaj już mamy inne wady i inne zalety. Zalety. Alpha Damage. Aż 700. Bardzo, bardzo dużo. Penetracja, ale wyłącznie na pocisku hit, ponieważ mamy aż 250 penetracji, czyli tyle co i z 7 i naprawdę na hitach w tym czołgu możemy zdziałać cuda, po prostu cuda, ale również mamy na HE-ku bardzo dużo obrażenia, także jak ktoś chce grać HE-kami, no to też tutaj bardzo dużo może zrobić. Fear Factor, czyli rzecz, która można powiedzieć strach przed tym czołgiem. Jeśli coś ma na nas wyjechać, to bardzo się zastanowi i po prostu pod lufę nie przyjedzie, nie wyjedzie, bo wie, że może zostać zwanshotowany. Duże jarzmo, czyli analogicznie jak w poprzedniku. Wady. To działo cechuje się tragiczną celnością, bardzo długim przeładowaniem, obrót bez zmian, czyli słaby, zasięg widzenia bez zmian oraz bardzo wolne pociski. Tier 8, Su-101. No i mamy tutaj bardzo dużo znowu zalet, czyli mobilność doskonała, obrót, pancerz, bardzo, bardzo dobry pancerz, 120 mm z przodu, pozwala nam na praktycznie medową jazdę i walkę w zwarciu tym TDK-iem, a ponieważ nie ma on depresji, która jest wadą, to walka full contact jest naprawdę bardzo, bardzo wskazana. Czas celowania, ogromna zaleta, celność również, przeładowanie bardzo szybkie, kamuflaż, jeśli trzeba gdzieś się schować i na przykład bronić kapa, to kamuflaż jest doskonały oraz prędkość lotu pocisku, bardzo duża. Do depresji, jeśli chodzi o wady, dodajmy wychyły działa na boki oraz mało amunicji, którą dosyć można łatwo wystrzelać przy takiej szybkostrzelności. Su-152, legendarny czołg, znany wszystkim, także szybko o wadach i zaletach. Penetracja, 286 penetracji na 8 tierze,
To jest mordercza penetracja, starcza na wszystko, ósemki, dziewiątki, dziesiątki, dziurawi na wylot. Alpha Damage 750, także postrach olbrzymi, duże jarzmo, czyli analogicznie co u poprzednika, oraz jeszcze większy fear factor niż poprzednik. Wady: obrót, naprawdę słaby obrót, celność, także działo jest mocno kapryśne, czas celowania bardzo długi oraz zasięg widzenia. Oczywiście i swistedekiem wybornym, także jest to bardzo przyjemna maszyna, polecam. Dziewiątki, SU-122-54, zalety: mobilność, obrót, naprawdę wyśmienity obrót, nie do objechania, kamuflaż wyborny, czas celowania bardzo dobry, przeładowanie oraz celność. Mimo że armata szybko celuje i ma dosyć niskie uszkodzenia, no to stosunkowo jest mało celna jak na ten kaliber i takie uszkodzenia. Wady: depresja działa oraz pancerz. To są dwie wady, reszta według mnie same zalety. I obiekt 704, czyli jeden z moich ulubionych czołgów. Jeśli chodzi o zalety, oczywiście penetracja taka sama jak Wisu, Alpha Damage to samo, ale pancerz, na papierze mamy 120, ale płyty są tak skontowane pod takimi kątami, że można nim spokojnie walczyć na pierwszej linii i pancerz jest po prostu magiczny, także na pewno wiele razy się przekonaliście, jak ciężko obiekta z przodu przebić, a nawet i z boku, bo tam jest pancerz warstwowy. Fear Factor, również to samo co poprzedniku, oraz Camo. Na papierze nie wydaje się mocne, ale w rzeczywistości kamuflaż jest bardzo, bardzo dobry. Jedyna wada tego TDK to jest obrót. Dosyć słaby obrót, dlatego tutaj warto myśleć o hamowaniu sprzęgłem u kierowcy. Zostały nam tiery 10, czyli obiekt 263. Penetracja, to jest oczywiście zaleta, 290, bardzo duża. Celność również bardzo dobra. Przeładowanie, mobilność. Pancerz, absolutnie wyśmienity pancerz, TDK bardzo, bardzo trudny do przebicia z przodu. Jeśli ukryje dolną płytę i zacznie się kiwać na boki, to naprawdę jest to niezwykle trudny przeciwnik. Zasięg widzenia bardzo dobry oraz prędkość pocisku. Wady są trzy. To jest depresja słaba, minus 4 stopnie, także naprawdę słabo. Wychyły działa na boki. Także nie dość, że nie opuszczamy w dół, to jeszcze słabe wychyły na boki oraz dosyć słaby ammorak, który często pada. I na koniec obiekt 263. Zalety: penetracja bardzo duża, 303 peny, to jest naprawdę ogrom. Celność, jak na to działo i ten kaliber, działo jest bardzo celne. Alpha Damage 750, Fear Factor, tak jak przy dużokalibrowych działach. Kamuflaż, mobilność oraz pancerz. 187 skontowanego pancerza z przodu powoduje, że jest to dosyć trudny do przebicia TDK. Wady: prędkość pocisku stosunkowo niska oraz wychyły działa na boki. To są tak naprawdę jedyne wady tego pojazdu. Zakończyliśmy taką część teoretyczną i generalnie nasz poradnik. Mam nadzieję, że takie informacje w pigułce Wam się przydały, jeśli planujecie zacząć jakąś linię. Jeśli chodzi o bitwy, nie mam zamiaru omawiać poszczególnie każdego czołgu, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu. Natomiast w opisie filmu na dole dam Wam linki do bitew, które rozegrałem sam lub na przykład goście, którzy wystąpili na moim kanale, zaprezentowali naprawdę dobre bitwy na danych maszynach. Wówczas będziecie mieli w jednym miejscu możliwość zerknięcia na poszczególne bitwy. Tam również na pewno sporo informacji z mojej strony będzie o poszczególnych maszynach, także zachęcam do zerkania. Ok, materiał dosyć długi, ale jak na omówienie takiej dużej ilości czołgów, myślę, że nie jest źle. W pigułce, tak jak miało być, mam nadzieję, że się udało. Jeśli jesteście zainteresowani innymi poradnikami, oczywiście wyraźcie to w komentarzach, będzie to dla mnie jakiś rodzaj mobilizacji. Jeśli chodzi o kolejne linie, będą wyłącznie takie, które mam skończone całe, czyli na przykład heavyki radzieckie. Mówię teoretycznie, także dopiero jeśli zagram każdym czołgiem w danym drzewku z obu na przykład linii, to dopiero wtedy będzie poradnik. Także jeśli jakiegoś drzewka nie mam skończonego, to na poradnik oczywiście nie liczcie. Czekam na opinie, czekam na komentarze. Jeśli materiał był przydatny,
oczywiście niezobowiązująco możecie dać łapkę w górę jako motywator dla autora tego filmu, czyli dla mnie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.